To witamy. Dzisiaj jest święto, wielka uroczystość sportowego świata. W Londynie rozpoczynają się 14 Igrzyska Paralimpijskie. Wśród ponad 4000 sportowców jest także ponad 100-osobowa polska ekipa. Chcemy życzyć polskim sportowcom jak najwięcej sportowej radości, sportowej walki, a na koniec też wielkich zwycięstw. I chcemy też wszystkich w Polsce namawiać i prosić do kibicowania polskim sportowcom, którzy tam na arenach olimpijskich w Londynie walczą o swoje wielkie, wielkie zwycięstwa. Marku. Ta uroczystość to wielkie święto prawdziwego sportu. Paraolimpiada, choć nazwą różni się od Igrzysk Olimpijskich, od Olimpiady trwającej przez całe 4 lata od Igrzysk do Igrzysk, niczym innym się nie różni. Prawdziwe wielkie emocje, wielki wysiłek wkładany w trening i takie same ogromne przeżycia również dla kibiców. I właśnie dlatego, żeby nie tylko podkreślić, ale realnie wyrównać warunki tego sportowego funkcjonowania, już w ubiegłej kadencji z inicjatywy Klubu Platformy Obywatelskiej podjęliśmy taką zmianę w ustawach, która wyrównała świadczenia olimpijskie zarówno dla tych sportowców, którzy startują w paraolimpiadzie, jak i tych, którzy mają swój udział w Igrzyskach Olimpijskich. I dlatego raz jeszcze trzymajmy kciuki za naszych, bo to, czego dokonują, przysparza wiele, wiele radości również kibicom. Leszek wie, jak to wygląda od środka. Witam Państwa. Cóż, przede wszystkim zgadzam się ze wszystkim z moimi przedmówcami, kolegami. Ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Skończyły się Igrzyska Olimpijskie osób pełnosprawnych, ale święto sportu trwa nadal. Igrzyska Olimpijskie, 14 Igrzyska Paraolimpijskie, to jest impreza, której naprawdę bardzo często ta rywalizacja sportowa w żadnym stopniu odbiega od tego, co dzieje się wśród osób pełnosprawnych. Ja chcę powiedzieć i zaapelować jako były olimpijczyk do mediów, do prasy, ale też i w jakiś sposób do telewizji publicznej, ponieważ z żalem troszeczkę przyjmujemy, że tak mało czasu na relacje z walki, ze zmagań na arenach paraolimpijskich będzie pokazywany w telewizji publicznej. Dlatego jako były olimpijczyk, a teraz parlamentarzysta i wraz z moimi kolegami apelujemy, aby Państwo poprzez przekazy medialne jak najwięcej mówili na temat tych wspaniałych, mamy nadzieję, osiągnięć naszych kolegów, olimpijczyków. Olimpijczycy pełnosprawni, niepełnosprawni, paraolimpijczycy to jest jedna wspólna olimpijska rodzina. I my mamy nadzieję, że jak najwięcej miejsca poświęcicie Państwo na przekazy, miejmy nadzieję, również te medale, które będą Polacy przywozili do Polski. Polacy, polska reprezentacja na Igrzyskach Paralimpijskich wystąpiła po raz pierwszy równo 40 lat temu na Igrzyskach Paralimpijskich w Heidelbergu. Od tamtego czasu polscy sportowcy paraolimpijczycy zdobyli grubo ponad 600 medali. W tym roku w Londynie już się stała rzecz wyjątkowa. Można powiedzieć fenomen londyński. Wszystkie bilety na zawody paraolimpijskie zostały sprzedane. Tym bardziej namawiamy wszystkich, również w Polsce, do kibicowania naszym w Londynie. Dziękujemy Państwu. Dziękuję bardzo.